Cześć, witam was bardzo gorąco. Co prawda wiosna już trwa, natomiast nie powiedziałem wam o swoich top zapachach na wiosnę, więc dzisiaj zapraszam was na top 10 wiosennych zapachów, które w tym roku będą mi towarzyszyć. Moi drodzy, zapachy ustawiłem w miksie, tak żeby drogie przeprowadzać z tanimi, ale też te bardziej zielone z tymi troszeczkę bardziej cytrusowymi, może trochę nawet słonymi. I pierwszym zapachem, po który sięgnę, który ja uwielbiam i to wiecie, zapach, który kupiłem kiedyś w ciemno, natomiast od tamtej pory jest ze mną praktycznie co jakiś czas, tym zapachem jest One Man Show. Kompozycja, która jest naprawdę klasyczna, zielona, lawendowa, taki leśny dziadek, leśne skrzaty, rumcajs. Tak ten zapach pachnie i on jest naprawdę dla mnie kompozycją bardzo, bardzo dobrą. Jest staroświecki, jest historyczny, nie obchodzi mnie to, lubię ten zapach i naprawdę bardzo chętnie w nim chodzę. I to będzie zapach, który na pewno będzie mi towarzyszył przede wszystkim na początku wiosny, kiedy wszystko zaczyna się gdzieś tam budzić do życia. I potrzebujemy trochę takiej zieleni, trochę goryczy, trochę więcej zieloności właśnie na swojej skórze. I One Man Show jest taki, jest zielony, zielony, zielony i lawendowy. I ta kompozycja jest dla mnie takim zapachem, który na pewno w tym roku będzie mi towarzyszył. Kolejnym zapachem jest zapach, który stał u mnie na półce. Zapomniałem o nim na jakiś czas, natomiast w tym roku do niego zamierzam wrócić. Tom Ford Rose d'Amalfi, czyli róża połączona z bergamotą. Ta bergamota wnosi nam przyjemnego, migotliwego, chłodnego aspektu, daje nam wrażenie pełni, daje nam wrażenie jasności, świeżości. Powoduje, że ten zapach nie jest tylko różany, a zdecydowanie więcej się w nim dzieje. To jest taka kompozycja, po którą faktycznie gdzieś tam rzadko sięgałem. Nie wiem czemu, szczerze wam powiem, bo bardzo lubię ten zapach. Natomiast w tym sezonie sobie obiecałem, że to będzie zapach, który będzie u mnie gdzieś na podorędziu i chętniej będę po niego gdzieś tam pewnie częściej sięgał, bo to jest kompozycja, która pasuje totalnie do wszystkiego, natomiast zawsze jak go wącham, to mam białe ubranie w głowie, nie wiem czemu, bo jest po prostu tak jasny, może dlatego. Natomiast co jest ciekawe w tej kompozycji, to to, że on przez to połączenie z bergamotą daje wrażenie takiego lekkiej konfitury różanej z akcentami cytrusowymi. Tak bym go określił. Tak mi pachnie, jest świeży, jest nośny, jest bardzo przestrzenny. Trzecim zapachem jest Latafa. Quad Alfursan. To jest zapach, który stosunkowo niedawno kupiłem, natomiast na pewno tej wiosny będzie ze mną. Zapach, w którym mamy bardzo dużo ananasa. I ten ananas tutaj daje ponosi od samego początku. Ja już go bardzo często używam i myślę, że to będzie taki zapach, który najszybciej mi się skończy z takich zapachów trochę arabskich. Natomiast no, przez to, że on jest gdzieś tam na stałym użyciu, to dlatego też go nie było, nie będzie w najbliższym odcinku, gdzie wam będę mówił właśnie o takich zapachach arabskich, które ze mną zostają, a które oddaję. Przy czym, no zaraz mi się prawie skończy, bo to już jest połowa flakonu za mną. Kompozycja, która jest ananasowa, świeża, owocowa, bardzo w przyjemny sposób układa się na skórze. Jeżeli chodzi o projekcję, to tutaj szału nie ma, ale też nie jest najgorzej. Gdzieś tam faktycznie na skórze ten zapach po prostu czuć. Świetny zapach według mnie też na prezent, bo ten ananas daje takiego przyjemnego unowocześnienia temu zapachowi, tej kompozycji, że on nie jest w żaden sposób staroświecki, a jest faktycznie taki przyjemny do noszenia. Kolejnym zapachem jest Jamal London Poppy & Bali, czyli zapach, gdzie mamy cudowny mak. Moi drodzy, zapach ten z jednej strony jest miękki, mięsisty, makowy, ale on ma w sobie też sporo przestrzeni, takiej przestrzeni, której właśnie mak potrzebuje, kiedy przemieszcza się między polami, łąkami, między kontynentami. I ta przestrzeń, ta swoboda, która została połączona właśnie z tym makiem, w przyjemny sposób uwydatnia się na skórze. I to jest taki zapach, po który ja na pewno z wielką ochotą będę też sięgał w tym roku wiosną, w szczególnie słoneczne dni, bo ten zapach ma w sobie bardzo dużo słońca, on mi się ze słońcem kojarzy i na pewno Poppy & Bali właśnie w takie słoneczne dni bardzo często będzie lądował na mojej skórze. Szczerze, czekam już na takie dni, gdzie to słońce faktycznie będzie
szaleć, gdzie będzie tak mega, mega ciepło, bo wtedy z wielką ochotą właśnie sięgnę po tę kompozycję. Jeden z takich bardziej kultowych też zapachów marki Jo Malone London, podejrzewam, że część z Was może go kojarzyć, więc jeżeli go kojarzycie, dajcie znać. Kolejny zapach Nube. Zapach, który jest takim zapachem love-hate, bo niektórzy mówią, że jest piękny, cytrusowy, z nutami rabarbaru, mandarynki, olejków pomarańczowych. Natomiast inni mówią, że śmierdzi wymiocinami. Dla mnie jest piękny, ja go bardzo lubię. On ma w sobie taki metaliczny charakter, charakterystyczny dla cytrusów i obieranej skórki. I to jest wyczuwalne. Jest dość gorzki, jest faktycznie rabarbarowy, ma w sobie sporo tego akcentu cytrusowego. Więc dla mnie w takich początkach wiosny, gdzie temperatura jeszcze nie będzie zbyt wysoka, będzie ok. Obawiam się, że w momencie, kiedy było powyżej 30 stopni, czyli dość takie, powiedziałbym, nawet upalne lato, to ten zapach faktycznie na skórze może dawać wrażenie wymiocin i wtedy absolutnie nie sięgnąłbym po niego. Natomiast dopóki nie jest jakoś tak ultra gorąco, to myślę, że bardzo chętnie będę po niego sięgał i go nosił. Idziemy do kolejnego zapachu, jakim jest Moonlight in Heaven. Moonlight in Heaven to jest zapach, który stworzony został w marce Kilian. Zapach, który zabiera nas podróż do Tajlandii i jemy mango sticky rice pudding, czyli deser połączenie ryżu, pulpy z mango, mleka kokosowego, grejpfruta, tutaj jeszcze mamy jaśmin, więc całe to wrażenie takie polisensoryczne tego deseru zostało zamknięte właśnie w tej kompozycji. Uwielbiam ten zapach. On trafia na moją półeczkę wiosenną z takiej przyczyny, że w ostatnim czasie też gdzieś o nim zapomniałem stał. Natomiast te zapachy są refilowane, napełnialne, więc boję się, że po prostu może mi się też za jakiś czas zepsuć, a naprawdę bardzo go lubię, bo całkiem sporo mam zużyty jak na ilość zapachów, które ja mam. Dlatego też podjąłem decyzję o tym, żeby troszeczkę kolekcję obciąć, ukrócić, żeby nie było tego aż tyle. Więc Moonlight in Heaven to taka kompozycja, która na pewno w tym roku też mi będzie towarzyszyła. Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, tutaj bym się nie fiksował. Jeżeli, drogie panie, lubicie akcenty kokosa, takiego mleka kokosowego z mango, z krwistą pomarańczą, bierzcie, bo jest naprawdę świetne. Kolejny zapach to moja miłość od jakiegoś czasu, czyli Hermes H24 i tak zwany Avant-Garde. Zapach, który jest cudownie zielony, bogaty, intensywny, fantastyczny, przyjemnie musujący w nosie, miętowo-bazyliowe wrażenie, które jest tutaj, z takim rumiankowo-rabarbarowym podszyciem. Ja tak odbieram ten zapach. Naprawdę niesamowicie pracuje na skórze, przy czym powiem Wam szczerze, że jak go wącham, to jest dla mnie taki pierwszy wiosenny deszcz. Taka pogoda, kiedy wszystko budzi się do życia i chcecie tą pogodę troszeczkę przenieść na swoją skórę. Tą lekką zieleń, zmieniającą się porę roku, ten chłodny vibe powietrza i wilgoć. To jest mistrzostwo świata. Swoją drogą wąchałem ostatnio tą nowość H24, ten nowy flanker i powiem Wam szczerze, że jest ładny, ale mając wodę perfumowaną, jakby nie widzę zasadności, że miałbym go kupić. Bardzo mi się podoba, nie powiem. Natomiast one są tak zbliżone do siebie, że no nie widzę sensu, aby mieć dwa tak bardzo podobne zapachy. Oczywiście w otwarciu tamten zapach ma inne wrażenie. Natomiast baza zostaje ta sama i w tej bazie nawet nie za bardzo gdzieś tam coś pokombinowali. Na mojej skórze pachnie praktycznie w 80-90 nawet procentach. Jak ten, który mam, więc na pewno go nie kupię. Natomiast mam nadzieję, że za jakiś czas pojawi się coś zupełnie, zupełnie nowego. Bo lubię markę Hermes i naprawdę te zapachy mają bardzo, bardzo ciekawe. Kolejny zapach, który też bardzo lubię, z fiołkami, z irysem, z malinami, czyli Grè. Frutti della Creativité. Zapach, który jest piękny, jest trochę syntetyczny, jest bardzo, bardzo nośny. Taki zapach, który z jednej strony ma w sobie tą przyjemną, kwaśną, soczystą malinę, z drugiej strony mamy ten irys, te liście fiołka, w ogóle fiołek jako taki, więc to naprawdę gdzieś tam fajnie ze sobą koresponduje. I to jest taki zapach, który raczej bym ubrał do jakiegoś sweterka, tak na chłodniejsze dni, na bardziej wietrzne, bo on naprawdę w przyjemny sposób potrafi otulić. Nie kosztował jakoś bardzo dużo, jakąś stówkę, natomiast pamiętajcie o tym, że to nie jest jakiś wynalazek życia. Ja go bardzo lubię, mnie się bardzo podoba. Natomiast to jest taki zapach, gdzie faktycznie ta syntetyka dość mocno z niego wychodzi, nie? Więc trzeba to mieć gdzieś tam z tyłu głowy, jeżeli decydujecie się na tego typu zapach.
Kolejna kompozycja, którą używałem też już jakiś czas temu, gdzieś tam stała zapomniana, więc przegrzebałem swoją kolekcję, jak widzicie, bardzo mocno. Impact, ale wersja Spark. Zdecydowanie świeższa, lżejsza, łagodniejsza niż klasyk. Wiecie doskonale, że ja lubię Impacta, Tommy Hilfiger. Natomiast ta wersja Spark no, ma w sobie dużo więcej przestrzeni. Utrzymuje ten charakter klasycznego Tommy Hilfiger Impact, który był wprowadzany kilka, już naście lat temu. I naprawdę bardzo dobrze się przyjął, świetnie się sprzedawał, był naprawdę świetnym zapachem. Natomiast Spark to jest ten jeden z najnowszych flankerów i jest po prostu łagodniejszy, jest lżejszy, jest delikatniejszy, jest trochę chłodniejszy, nie ma tak drzewnego wykończenia jak klasyka, jest zdecydowanie bardziej no powietrzny po prostu, ma więcej cytrusowych aspektów w sobie. Nie wiem, czy on jest jeszcze w ogóle jakoś tak globalnie dostępny, bo w ostatnim czasie gdzieś ten Tommy Hilfiger, szczególnie zapachy, padły na kolana. A jeżeli wam się uda gdzieś znaleźć, to myślę, że Spark jest super. W ogóle pamiętajcie, że w setkach, jeszcze do niedawna, nie wiem jak jest teraz, były perfumetki w korku, więc to był taki dodatkowy akcent w momencie, kiedy wybierało się setkę, ale powiem wam, że ten korek, to jak to się zamyka, to jest straszne. No ale tak wymyślili. I całą dziesiątkę zapachów na wiosnę zamyka zapach, który jest chyba najbardziej charakterny z tych wszystkich. Zapach, który jest najbardziej inny. Ten zapach kupiłem stosunkowo niedawno, nie było jeszcze o nim filmu, ale obiecuję, będzie. Dzisiaj wam troszeczkę tylko nakreślę, jak to pachnie. Zapach stworzony przez perfumiarkę, która nazywa się Anne Flippo. Zapach Edition de Parfum Frédéric Malle Synthetic Jungle. Nie jest to jakoś super stara kolekcja, super stara kompozycja, raczej z tych młodszych. Natomiast zapach jest ultra zielony, jest wertowy. Dosłownie jakbyście nazywali liści, weszli do takiej dżungli o poranku, pozrywali te wszystkie liście, te wszystkie liany, zgnietli to, natarli się tym. Tak to pachnie. Ja kocham zapachy wertowe, uwielbiam je, bo one mają naprawdę niesamowity vibe, piękną głębię. Dlatego pozwoliłem sobie na Synthetic Jungle. Bardzo się cieszę, że ten zapach jest u mnie w kolekcji. Zrobię wam oddzielny film, bo myślę, że warto się pochylić nad tymi zapachami Frédéric Malle. W ogóle może zrobię taki film zbiorczy z zapachów, które mam z Malla, nad którymi warto się pochylić, bo są naprawdę bardzo ciekawe. Moi drodzy, tym samym ta nasza syntetyczna dżungla, czyli Synthetic Jungle, zamyka nam top 10 zapachów na wiosnę tego roku. Dajcie znać, czy któryś zapach szczególnie przykuł waszą uwagę, jestem mega ciekawy. Większość z tych zapachów już gdzieś tam na moim kanale była, natomiast tych, których nie było, podejrzewam, że się jeszcze pojawią. Dajcie też znać, jaki macie swój ulubiony zapach wiosenny, bo może się okaże, że totalnie nie te klimaty, a zdecydowanie coś bardzo drzewnego i ciepłego, otulającego. Też jestem tego mega ciekawy. Dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.